tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony witam was w kolejnym vlogu się zdupcie. Tak właśnie zauważyłam, że tylko światło nie włączam, mam taki promień oślepiający. Właśnie byłam w okolicach Jasnej Góry i tak wiecie, oświeciło mnie. Słuchajcie, bichaczki, tak ogólnie dzisiaj taki vloguś troszkę o moim dniu. Dzięki kropa za zajęcia wspinaczkowe z tyła. No tak. Tak, bo ty się umiesz wspinać po oparciu, tak? I trzeba to pokazać. Może jeszcze nie widzieli tej sztuczki, tak? No pewnie. To już widzieliście. Ta-dam! Właśnie wróciłam do domu, więc wiecie, kot stęskniony. W ramach tak z... Kropa? Nagrywam vloga? W ramach takich organizacyjnych jeszcze rzeczy, to co wam na początku chciałam powiedzieć, to w ogóle bardzo bym wam chciała przede wszystkim podziękować. Bo nie ukrywam, że doznałam pewnego szoku odnośnie mojego filmiku, którego już na kanale nie ma. Był to filmik odnośnie tego, że szukam osoby, która mogłaby mi robić intra. Powiem wam szczerze, że... bardzo był duży odzew i nie ukrywam, że bardzo mnie to ucieszyło. Z tych wszystkich intr, które do tej pory zostały mi zaproponowane, do osób, których intra bardzo mi się podobały, a tych osób, jakby nie patrzeć, paręnaście było. Każda z nich dostała propozycję zrobienia mi intra do nadchodzącej serii z Never Alone. Mieli czas do dzisiaj do godziny 15, trochę tych intr dostałam. Nie ukrywam, że najbardziej spodobało mi się intro, które chyba dostałam jako trzecie, więc na samym początku, ale pasowało mi pod względem muzycznym, pod względem tego, jak wyglądało, pod względem długości, pod względem czcionki dobranej do filmiku, bo to było dla mnie bardzo ważne. Także skontaktowałam się już z Mateuszem. Czekam teraz na tylko wiadomość, czy mogę tego, czy w ogóle chcę nawiązać jakąś taką współpracę. Teoretycznie chęć już wyraził, natomiast wiecie, tak żeby się już tutaj dogadać i mam nadzieję, że współpraca z Mateuszem okaże się owocna i dla mnie, i dla niego. Bo intro, nie ukrywam, bardzo mi się podoba. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, zobaczycie jutro w serii. W ogóle muszę nagrać pierwszy odcinek, bo jestem lekko zalatana. W ogóle byłam chora, znaczy chyba dalej jestem, chociaż dzisiaj się czuję nawet lepiej, więc w miarę spoko. Czekajcie, bo mi tu Akel pisze, mój spec od grafiki w ogóle. Tam do jego kanału też, znaczy do ich fanpage'a, macie link w opisie, możecie sobie gram vloga. Także możecie też sobie zajrzeć na ich fanpage, bo robią fajne grafiki, tła różnego rodzaju, inne takie moje boje. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to sobie tam kliknijcie. Tak. Słuchajcie, co do Heroesów, wczoraj był odcinek z Heroesów, się pojawił na kanale random i powiem szczerze, bardzo pozytywnie jestem zaskoczona odbiorem tego randoma, że część osób bardzo by chciała serię. Znaczy ja powiem szczerze, na serię nie bardzo się nastawiam z Heroesów, natomiast zastanawiam się nad przechodzeniem gry na live, bo jednak to jest gra strategiczna, tam się momentami dzieje sporo, momentami się dzieje mniej sporo, momentami po prostu dzieje się niewiele, o tak. I tak sobie pomyślałam, że jednak w formie live'ów mogłoby to wypaść lepiej. Serii na live mam pierdyliard i ja wiem, ale może jakoś się uda to zgrać, żeby właśnie Heroesów przejść sobie stricte na live'ach, a może właśnie jakieś multi jako nagrania random na kanale. Bardzo mnie też cieszy, bardzo pozytywny odbiór serii Saints Row'em z Wojtkiem. Aż tak miło patrzeć na te komentarze i na łapki i w ogóle, i to jest takie... Tak, rozczulona, kina jest rozczulona. Wiele osób się pyta o serię z młotką live'ową z Simsów 2. Słuchajcie, ja miałam na starym kompie z Simsami niesamowity problem, ja jej instalowałam parę razy. Szczerze, nie wiem, czy mam save. Nie wiem, czy przerzuciłam save. I nie wiem, jak jest z instalacją Simsów 2 na Windows 8.1. Nie wiem, czy chce się z tym bawić po raz kolejny ze świadomością, że może znowu coś się spierdzielić.
Nie wiem, muszę to sobie przemyśleć. Na razie ta seria nie wraca. Ja cieszy mnie to, że się o nią pytacie na razie, natomiast ona na, no po prostu, no wiecie, po prostu jej jeszcze nie ma i może kiedyś będzie, może jej też nie być. Wszystko przyszłość pokaże. Tak. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, niedziela, a ja się umówiłam z siostrą, byłam na obiedzie parę dni temu, no i się umówiłyśmy, że fajnie by się było spotkać razem z nią, z małą siostrzenicą i wyskoczyć, po prostu nie, że spotkać się, usiąść w domu przy kawce czy coś, tylko tak bardziej aktywnie spędzić czas i właśnie gdzieś sobie wyskoczyć na spacerek. I tak też dzisiaj w ogóle, słuchajcie, moja ciocia dzisiaj, geniusz kulinary, po prostu się okazał, zrobiła kaczkę, słuchajcie, zrobiła taką dobrą kaczkę. Przepyszny obiadek, naprawdę przepyszny obiadek. I po tym przepysznym obiadku pojechałyśmy sobie właśnie ja z siostrą, z siostrzenicą i z koleżanką siostrzenicy, pojechałyśmy sobie do Olsztyna na spacer. Po raz kolejny powtarzam, Olsztyn koło Częstochowy. Po raz kolejny wstawiłam zdjęcie, podpisałam, że jestem w Olsztynie i jesteś na Warmii! Nie, mamy Olsztyn koło Częstochowy. Jest taki bardzo ładny zamek. Ja tam kiedyś zresztą byłam z Ginny chyba i z Broszką. Tak, Kropa, teraz z drugiej strony fotela też im pokaż, że potrafisz wejść, tak? Brawo, brawo! Tak. No i słuchajcie, połaziliśmy sobie po górkach. My oczywiście z siostrą trochę mniej niż dziewczyny. Starość, nie radość, nie? Ale coś tam sobie przyszedłem na murku, dziewczyny sobie połaził, później sobie też połaziliśmy trochę po skałkach, po górkach było bardzo, bardzo tak fajnie i tak orzeźwiająco i od razu tak się człowiek czuje lepiej. W ogóle słuchajcie, podjeżdżamy, wchodzimy na zamek, tam jest opłata, nie? No i pani tak patrzy na tą moją siostrę, patrzy na mnie, na dziewczyny lat 10, no prawie 11. Jak to trzy ulgowe? Tak patrzę i wyglądam jak mi się jeszcze uczyła, jak Milusio. Nie, 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 po prostu... Nie, były przejaja, było mi bardzo przyjemnie, bardzo miło i po prostu tak. Zresztą później słuchajcie, złazimy, schodzimy sobie z górki, no to jest jeszcze ławeczka, to my sobie siądziemy, wy sobie dziewczynki gdzieś tam po łasce, no jakieś tam łażą, no i wołają, a dziewczynki idziecie, wy kuźma, jakie młodości wyglądają, jak wszyscy mi słodzą, po prostu cudownie. Później słuchajcie, szwagier nas zaprosił na bezę z owocami. Słuchajcie, wynaleźli u nas w trzeciej alei w czekoladowym czymś tam, czekoladowa chwila, czekoladowy smak, czekoladowy, nie wiem, coś z czekoladą, wiecie, że ja nie lubię czekolady. I ogólnie za bezą też nie przypadam, ale ta beza z owocami, ja pierdziel, to się idzie pociąć za to, jeszcze kawusia do tego biała z takim... Nie, się śmialiśmy, że wiecie, bo dostaliśmy kawę, no i oczywiście obok w dzbanuszku mleczko, tak? No i można sobie tam szwagier się śmieje, to sobie liścia tam z tej pijanki już. Ja tak mówię, nie, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy z dziećmi, to chyba lepiej, żebym ja nie rysowała, bo coś tak czuję, że liść mi nie wyjdzie. Zresztą z laciem, nie hello. Chociażbym naprawdę chciała tam zrobić artystycznego liścia, to i tak bym wszedł kutach i takie życie, więc postanowiłam po prostu sobie zrobić taką artystyczną plamkę i była bardzo artystyczna. No, także zjedliśmy sobie tą bezę, napiliśmy się kawusi, potem jeszcze poszliśmy po dziewczynę, wyskoczyły sobie do Parku Jasnogórskiego, żeby tam sobie pojeździć na takiej rolce i tam, i poszliśmy je stamtąd zgarnąć. No i właśnie wróciłam do domu z takim, po takim bardzo mocno rodzinnym dniu i z takim miłym chilloutowym. I właśnie miły chilloutowy dzionek się dzisiaj zdarzył. Ale teraz czas by się było wziąć za roboty, zaraz się biorę za nagrywanie Never Alone. Później będę musiała zmontować Never Alone, zmontować Pokémony, które wczoraj nagraliśmy. Co by był film na jutro. Ostatnio nie mam czasu nagrywać filmów na przyszłość. I to boli. Ale spoko, jakoś to ogarniam. Jak powiem wam, że ostatnio mam taki luz. Bym powiedziała, że luz w dupie, ale to może źle zabrzmieć. Ale tak, takie luźne podejście i tak na chillaucie. No, tak jest fajnie. No, także tyle w dzisiejszym vlogu się z dupci. Fajnie, że znowu wyszedł 10 minut. I co, ja to montuję, wrzucam jutro Never Alone i Poki. A wy standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina. Trzymajcie się i cześć!